Ja mam takie, może biskup Andrzej bardzo ładnie próbował tutaj zbudować ten fundament na racjonalności, ale ja sprawdziłem, tematem sesji jest irracjonalność jednak. Być może to było to nie wiem, ale jednak spróbuję troszkę w tą stronę irracjonalności nieco przesunąć tutaj nasze budowanie fundamentu, możemy troszkę odkopać, bo jak sam biskup Andrzej tutaj pięknie powiedział, rozum może być dobry, ale jednocześnie i zły. Tutaj padło to dość wyraźnie, tutaj chyba słuchający nie miał wątpliwości, więc to trudno opierać się na czymś, co, no właśnie, tak? Druga teza, z którą pozwolę sobie nie zgodzić się, nie mam na to bezpośrednio cytatu, ale myślę, że nie byłoby problemu znaleźć, to, że cytuję tutaj, rozum jest lądowiskiem dla Ducha Świętego. Jak ja jestem chrześcijaninem, to zawsze byłem przekonany i tak mnie Kościół uczył, że tą płaszczyzną, na której Duch Święty spotyka się z człowiekiem, to jest nasza najgłębsza, najbardziej duchowa cząstka, czyli duch. Duch, ponieważ z naszym duchem ma tą samą, w cudzysłowie oczywiście, rozróżniając stworzenie i stwórcę, tą samą naturę, poprzez ducha Duch Święty jest w stanie komunikować się z naszą duszą, przekładać, prowadzić nas jako już istotę żyjącą, czyli człowieka. Więc ja bym się opierał, że jednak tym lądowiskiem jest duch nasz, o którym Paweł również wspominał, natomiast no, jest faktycznie ten cytat, gdzie można próbować wnioskować, że rozum również. Natomiast chciałem zacytować również świętego Pawła, pierwszy list do Koryntian, gdzie bardzo niepochybnie wyraża się o uczonych, o rozumie, o tego typu tutaj rzeczach. Oddajmy głos świętemu Pawłowi. Natura, czy jest natura człowieka, a przepraszam, nie posłał mnie Chrystus, bym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię. To nie mądrość słowa, pada tutaj mądrość, tak? Czyli coś, co kojarzymy z rozumem, by nie zniweczyć krzyża. Nauka bowiem krzyża jest głupstwem. Znów to słowo, którym się w ogóle z rozumem nie jakoś nie łączy. Jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie. Dalej cytuję, podejrzewam Stary Testament. Wytracę mądrość mędrców. Wytracę mądrość mędrców. To nie jest pochwała rozumu. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrość tego świata? To nie jest populacjonalizm. Grecy szukają mądrości. A my, jako chrześcijanie, mamy głosić Ewangelię. Czy głupstwo krzyża? Właśnie, aż trzy pytania. Jak jest kilka pytań, to potem z biegiem prezentacji tych pytań zapominam o tych początkowych. To nie było pierwsze, zapomniałem, ale dlatego zacznę od drugiego i trzeciego, a pierwsze może potem sobie jeszcze przypomnimy. Więc tak, co do drugiego. Rzeczywiście rozum nie jest miejscem lądowania Ducha Świętego, miejscem lądowania Ducha Świętego w tym obrazie aeronautycznym. Jest łóżka Lucera, czy głębia ludzkiego ducha. Chodziło mi raczej o to, że rozum mówi nam o tym. Rozum nam o tym mówi. Rozum rozpoznający prawdziwą naturę ludzką mówi nam o tym, że w człowieku jest dusza, że jest głębia ducha i że tam jest miejsce dla Ducha Świętego. Czyli rolą rozumu nie jest przyjęcie w całości roli kontaktowania się z Bogiem, tylko pod
powiedzenie człowiekowi, że w nim jest coś więcej. Ja myśmy tak odnieśli się do naszych czasów, to mieliśmy medalię uwagę w wielu krajach bardzo mocny, materializm dotyczący, tak zwany materializm naukowy, dotyczący natury ludzkiej. Materializm, który dawniej może bardziej wersji marksistowskiej, dzisiaj wersji bardziej scjentystycznej, który podpowiada czy uczy, że w człowieku nie ma żadnej natury duchowej, że różnica między człowiekiem a szympansem to jest tylko natura stopnia. Że nie ma różnicy istoty między szympansem a człowiekiem. Rozum odpowiada nam. Rozum, tak jak Święty Jan Paweł II wyjaśniał, rozum Benedykt XVI. Nie chodzi o to, że każde zdanie wypowiadane przez badacza jest świadectwem tego rozumu. Nie, tu chodzi o rozum, który potrafi dostrzec, wyjaśnić i opisać prawdziwą naturę człowieka. To taki rozum. Nam rzeczywiście podpowie, że w człowieku jest coś więcej i w ten sposób zachęci, żeby to coś więcej, czyli tak głębny duch, stał się miejscem otwartym na. No właśnie. Teraz przechodzimy do pytania trzeciego. Jeżeli już wiemy, że mamy lądowisko na helikopter Ducha Świętego, to teraz przychodzi czas na ogłoszenie Ewangelii. Przychodzi czas na ogłoszenie, gdzie jest ten helikopter. Co Pan ma wyglądać w człowieku? W człowieku jest miejsce, to się mówiło w filozofii, że człowiek jest capax dei, czyli jest zdolny Bogu. Zdolny Bogu. Zdolny Bogu odpowiedzi, zdolny zareagować na obecność Boga. Szympans nie jest capax dei, a człowiek jest. I jeżeli ktoś jest materialistą, wyznawcą marksizmu czy scjentyzmu, można mu potem z tego rozumną debatę. Mówiąc, człowieku nie ma szansy. Człowiek to nie jest po prostu inteligentniejsze zwierzę, nieco inteligentniejsze niż szympans. To jest istota zupełnie innego rodzaju. To w tym sensie rozum może nam pomóc, czyli nie jako miejsce spotkania z Bogiem, tylko jako instancja, która podpowiada, że w człowieku takie miejsce jest. Co do świętego Pawła, ale w tym akurat miejscu wyraża się rzeczywiście bardzo krytycznie o tej mądrości greckiej. Grecy szukają mądrości, a Żydzi szukają znaków. Zobaczmy, że dopiero jak zestawimy to, co w tym miejscu święty Paweł mówi o Grekach szukających mądrości i Żydach szukających znaków, zrozumiemy, że nie chodzi o odrzucenie mądrości czy wiedzy takiej przyrodniczej, filozoficznej jako takiej. Musielibyśmy też powiedzieć, że wyznawcy Starego Testamentu wierzyli w rzeczy błędne, co jest nieprawdą. Stary Testament jest prawdziwym przygotowaniem do przyjścia Pana Jezusa i w chwili, kiedy Paweł przychodzi do synagogi w Tesalonikach, czy w Koryncie, to ma do czynienia z ludźmi, którzy wierzą w prawdę, a jednak je krytykuje. Ale ich krytykuje nie za to, co oni wierzą do tej pory, tylko ich krytykuje z powodu zamknięcia na to spełnienie judaizmu, którym jest chrześcijaństwo. Dopiero w tym zestawieniu widać, dlaczego krytykuje grecką mądrość. Nie dlatego, że w Grecji byli tacy uczeni jak Euklides, czy Ptolemeusz, czy Arystoteles, tylko dlatego, że zadufani, nie wszyscy, niektórzy, zadufani w tę mądrość grecką, którą już mieli, nie chcieli się otworzyć na więcej. To myślę, że taki jest sens tego fragmentu z listu świętego Pawła do Koryntian. Tak jak Żydzi powinni zrozumieć, że spełnienie judaizmu czy Starego Testamentu jest Nowy Testament, tak samo Grecy powinni zrozumieć, że spełnieniem tego, co wiemy o naturze człowieka i naturze świata, jest Jezus Chrystus.
tym sensie głosili nie mądrość tego świata, tylko mądrość Bożą, czyli ewidentnie Pan Jezus jest Synem Bożym, czyli przybierze to nie z tego świata, tylko od Boga, jest Synem Bożym. To te dwa. A pierwsze właśnie zapomniałem. Pierwsze to było to tylko odniosłem się do tego, że rozum może być dobry, a może i być zły. To co sam ksiądz biskup w swoim już powiedział, nie? Że... Tak. Że użytek to z każdego naturalnego daru może być zły i dobry. Każde naturalne wyposażenie człowieka można użyć, żeby był dobrze. I siłę fizyczną, i rozum, i technologię. Każdy naturalny dar jest gotowy do użycia, co my z nim zrobimy. No. Myślę, że akurat ten ostatni aspekt, że użytek również z rozumu, czy z inteligencji może być zły lub dobry, to się nawet potęguje w naszych czasach. Ale czasem się nie do Luisa, on miał wiele takich barwnych powiedzeń. Mówię tak, krowa może być zła lub dobra. To jest prawda. Może być łagodna, przyjazna, albo groźna i agresywna. Krowa może być zła lub dobra. Ale jakkolwiek krowa może być zła lub dobra, to jest niczym porównaniu z tym, jak człowiek może być zły lub dobry. Człowiek może być nieskończenie lepszy od krowy. Nieskończenie. Może być otwartym na innych, przyjaznym, może być świętym, ale może też być dużo gorszy od krowy. I to może być nieskończenie gorszy od krowy. O, to pokazuje, jak ta różnica rozumu między człowiekiem a krową otwiera możliwość, żeby człowiek był dużo lepszy od tego skądinąd pożytecznego zwierzęcia, ale może też być dużo gorszy. Zastosowaniem irracjonalizmu, że tak powiem, ponieważ zdarza się, że ludzie wierzą, ale nawracają się z powodów, które są nieprawdziwe. Powiedzmy, z powodu, nie wchodźmy dzisiaj w ten temat, z powodu nieprawdziwych objawień, na przykład, no, ale innych, tak? Są objawienia, które są nieprawdziwe, mimo to ludzie się nawracają, ponieważ jest wkładanie jakieś poruszenie duchowe i tak dalej. Jak podchodzić do czegoś takiego, tak? Bo z jednej strony należałoby no, w jakiś sposób walczyć z irracjonalizmem. Z drugiej strony wydaje się, że to może być też wieczne na wiarę tych ludzi. Więc tak z punktu widzenia pastoralnego moje pytanie jest, jak do tego podejść? Jeżeli mamy taki kasus, że ktoś się nawrócił z irracjonalnych powodów, to znaczy, że uzyskał wielkie dobro tylko na złej drodze. Nie byłoby rzeczą roztopną walczyć z wielkim dobrem, które ktoś posiadł, tylko dlatego, że droga, którą do tego dobra doszedł, była niepełna, niewłaściwa czy niegodna. Tak szukam jakiegoś porównania tak, z życia no, powiedzmy rodzinnego, które by tutaj pasowało. Mhm. Na przykład może mi się przyjść do głowy, żeby zobaczyć, że chyba naszą pomocą byłoby nie to, żeby kogoś obrabować z jego nieroztropności, czy może jej kłopoty, jednocześnie pozbawiając wiary, tylko pokazać mu, że do tej wiary powinien dojść drogą roztropną, czy godziwą. Bo to, że no, to po siebie jak
jakimiś rzeczami, no, drogami nierozsądnymi. No, to mi się często zdarza, to się na każdego zdarza. Mam przykład, zobaczymy zaraz, co jest dobre. Ale można. Bo tak coś dzisiaj zaczęło się to przedstawiać, bo małżeństwo tak ciągle do niej wraca. Powiedzmy, że ktoś by nam powiedział, o, jak miałam 20 lat, to wyszła samarka. Bo miałam takie przekonanie, że od chwili ślubu to ludzie żyją długo, szczęśliwie i są ciągle uśmiechnięci i szczęśliwi, nic złego ich nie spotka. No. A potem się okazało, że to nieprawda. Bo jest dużo kłopotów i trzeba ciągle pracować ze sobą. No to gdyby ktoś tak mówił, no to droga do ślubu byłaby jakaś taka nieprawda. No ale co z tego wynika? Myślę, że wszyscy ludzie tak z grubsza idą przez życie, sobie wyobrażając różne rzeczy, które potem są korygowane przez realia. To tak jak droga rodzinna jest korygowana przez realia, tak samo kolejnie jest korygowana przez realia. Przykład charyzmatyczny. Wyjaśniamy się w myślowej współpracy. Jest taka pani Hetty Mansfield, Gallagher Mansfield. To jest osoba numer jeden w historii katolickiej odnowy charyzmatycznej, bo to jest ta pani, która jako pierwsza w 1967 roku, jako pierwsza katoliczka przeżyła świadomie pragnąc tego chrzestu w świętym i od niej zaczęła się historia katolickiej odnowy charyzmatycznej. Kilka razy słuchałem jej na żywo, jak opowiadała o tej historii w Duchu Świętym i opowiadała o swoich oczekiwaniach życiowych jako studentka. Mówiła o swoich oczekiwaniach małżeńskich. Mówiła tak, a studiowała humanistykę. Dlaczego? Bo tak mówię, bo miałem takie pragnienie, że będę tak mówić o francusku, zdać francuską kulturę, wyjadę do Francji, tam poznam księcia. Miałem takie wyobrażenie, że tam poznam księcia i potem będziemy żyli w ogóle szczęśliwi. No, to taka motywacja, no właśnie, no, fałszywa do studiowania romanistyki. Ale jakoś romanistykę skończyła. Mamy może, jest mamą i babcią, a do tego jeszcze osobą numer jeden w historii katolickiej odnowy charyzmatycznej, czyli no, nie chodzi o to, żeby kogoś z butami zaatakować i podeptać jego wiarę, tylko pomóc. Tak się zrobiła. Jeżeli na przykład ta pani wyszła za kogoś w przekonaniu, że jest księciem, czy należy ją przebrać, że jest księciem, czy nie? Nie, zdecydowanie. Jak ktoś nie jest księciem, to nie powinniśmy myśleć, że jest. I błąd co do stanu książęcego nie narusza ważności małżeństwa. Jeżeli ktoś... Wprowadzenie pod cud osoby. Wprowadzenie nie co do istoty osoby, co, bo bycie księciem nie zmienia natury człowieka. Ale ja bym się zastanowił, co nam da uświadomienie jej, że już jest księciem. Skoro ona żyje, jest szczęśliwa, jest przekonana, że żyje z księciem. Dlaczego jej nie uczynimy krzywdy, jeśli uświadomimy ją, że on nie jest księciem? No bo niczego. Ale czy to nie zapada na fałsz? Czy nie jest sam czynnik prawny nie jest pewną wartością samą w sobie? Jest, jest. Prawda jest wartością samą w sobie. Tak. Bo dla niej ten ktoś został księciem, to mógłby prawa. Przypuśćmy, że ktoś mówi, żeby wrócić do pierwotnego pytania. Widziałam 20 razy jak człowiek, który był inwalidą, był na usługu inwalidy, został uzdrowiony. I proszę bardzo, to dzięki temu się nawróciło. No akurat może się zdarzyć, że wiemy, co to było za wydarzenie, że no, nie było takiego uzdrowienia, że ten człowiek był zdrowy, albo mu się tak wydawało, a może wstał potem za kulisami znowu usiadł, bo to była taka emocja. O, prawda? No to byłby fałszywy impuls do tego, że został wierzący. Nie byłoby dobrze, gdyby ktoś wierzył, że czy nie.
trzeba by było jakoś taką pomoc tej osobie, żeby to większe dobro, które uzyskała wiara, zostało zachowane, ale żeby nie było budowane na fałszu, bo budowanie na fałszu jest rzeczą niegodziwą samą w sobie. To jest rzecz zła sama w sobie, budowanie na fałszu. Myślę, że taki przykład akurat to mógłby się zdarzyć. Jak już budował na fałszywych uzdrowieniach. No to nie powinien. Chciałem pomóc, żeby do tego stanu miary, który mam, teraz mógł go budować na prawdzie. A zobaczyć, że to co było fałszywe. A jeśli poznaje tej prawdy, ten człowiek straci wiarę, to jakie dobro z tego? A ile tam jak Franciszek, jakie dobro z tego? A ja tak, tak jak to by była wiara oparta na jeżeli stanie, to trzeba oparta wyłącznie na tym, czyli na fałszu wyłącznie była oparta. Więc nie jestem pewien, czy to było dobro, to wiara. Tak. Jak Pan Jezus mówi poznać prawdę, to prawda nas wyzwoli. I to jest fundamentalna kategoria biblijna, prawda. Budowanie na nieprawdzie, to jest tak jak z tym kaszem i jaslanem. Budowanie na fałszu nie prowadzi do Boga. Budowanie na fałszu prowadzi do... Ale tych, który stanął, budował na fałszu, bo był po tej złej stronie. Ale czyni rzeczy dobre. I Aslan to pochwalił. Ciemnej stronie, a czynił rzeczy dobre. Ale kto... To jest przykład tego, który nawrócił się właśnie do... Ale kto pochwalił? Pochwalił? Kiedy? Aslan. Pochwalił tego, nie pamiętam... Tak. Pochwalił go za rzeczy dobre. Tak. Mimo, że był po tej złej stronie, tak? Tak. W sensie, no miał, tak, żeby nawiązać do tego przykładu, uwierzył w Boga poprzez uzdrowienie, tak, które się nie dokonało. To była ta rozmowa po śmierci, po opuszczeniu tego świata. To było nieprzezwyciężalny fałsz. Nieprzezwyciężalne życie w nieprawdzie. I na tym polegał morał z tej opowieści. Co zrobić, jeżeli człowiek nie mógł dojść do prawdy? Żył w nieprzezwyciężalnym fałszu. To wtedy Pan Bóg może temu zaradzić. Ale to pytanie raczej brzmiało inaczej. Nie wiem, co się stanie z takimi ludźmi po śmierci, tylko co się stanie z takimi ludźmi za życia, kiedy mogą przejść od fałszu do prawdy. Czy należy ich spróbować, tak. To znaczy, wydaje mi się, że Aslan nie szukał głębokiego, nie? Poza tym, że wiesz, on wyprowadził do głębi, nie? Nie, no to jest ważne, bo ja nie wiedziałem, nie znam tych historii. To właśnie, to było po śmierci, jak po śmierci. Cała wioska to ta walka, ci ludzie przeszli, zakończyli życie na ziemi. Przeszli do życia po śmierci. I tam są te rozmowy z Bogiem, które oceniają życie. Natomiast tu mówimy o tym, czy my mamy pomagać ludziom stawania w prawdzie. No to tak. I wiemy tak. No tak, dlatego, że niedelikatne postępowanie mogłoby okazać się dążeniem do tego, żebyśmy my się okazali inteligentni, sprytni i wiele wiedzący, a to nie jest wystarczający motyw do działania. Motywem działania musi być dobro drugiej osoby, ale nie wywyższanie mojej osoby. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli ktoś na podstawie jakiejś fałszywej przesłanki uwierzył, to jeżeli uznajemy, że wiara jest łaską, to jeżeli ta wiara jest prawdziwa, to otrzymał Bóg taką łaskę i w tym momencie, nawet jeżeli zburzymy jakiś tam fakt, który rozpoczął tą jego przemianę, to chyba to nie wpłynie aż tak na tego człowieka, żeby to po prostu wszystko, całą tą łaskę Pana Boga bym zniszczyło. Zaryzykowałbyś? Nie. Zaryzykowałbym z tym, że po prostu chciałbym tego człowieka poprowadzić w jakiś taki sposób, nie żeby powiedział ha, 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 to właśnie budowałeś to. Znaczy, bo inaczej wychodzimy na dosyć jednostkę. Nikt powiedział, że każda okazja jest dobra do wywołania rewolucji. I no, nie możemy się posłuchać wszystkim, bo jest dobry skutek nie usprawiedliwia swoich błędów. Tak? Myślę, że bardzo dobrze
Biblia prezentuje nam cztery Ewangelie. Wszystkie cztery Ewangelie mówią o zdradzie Piotra. Prawdę mówiąc, w takim sensie taktycznym może się to wydawać niepotrzebną informacją. Dlaczego? No bo jak ludzie się dowiedzą, że nawet spośród osobiście wybranych przez Pana Jezusa uczniów, jeden okazał się w ogóle sprzedawczykiem, drugi okazał się zdrajcą, a reszta tchórzami, bo uciekli, to czy to jest taktycznie dobra metoda? Czy to doprowadzi ludzi do wiary? Ja myślę, że ci, którzy spisywali Ewangelię, oni nie zastanawiali się nad taktyczną skutecznością tych informacji. Oni po prostu opisali, jak było. A nie było. Dzięki temu uwagę Jezu wielu miejscu. Tak. Właśnie, a ci, którzy to pisali, nie mieli problemu. Co by to zrobić, żeby Ewangelie były wiarygodniejsze? A taki wątek pleciemy. Piotrek to zrobił. Po prostu opisali. Von Geschichte. Po prostu opisali. Co z tym jest? I no, są bardzo negatywne wiadomości o sobie. W Daszu, Piotrze i reszcie poza nim. Bardzo negatywne. I że one nie mogły zburzyć wiary albo osłabić przekazu Ewangelii. Ale przekonanie ewangelisty było takie, musimy napisać jak było. Bo musimy budować na prawdzie. A skoro tak było, skoro się nie sprawdzili za apostołowie, to musimy to opisać. Trudno. Ale są fakty. Tu jest właśnie ten element, że oni poprzestali na tym. Że Piotr zdradził. Więc czymś dalsze jeszcze. Nie było nadzorowanego duchem po prostu ludzi stający. To, ale dali po prostu kolejne wiadomości, że to nie jest koniec tego, tej całej historii. Dalsza część, która po prostu ma trochę inny dźwięk. Ja się nad tym zastanowić. To mistrz, który osobiście dobiera nie jedną grupę ludzi, tylko 12. I przebywa z nimi długo. Codziennie wędruje z nimi. I na końcu doczeka tego tych skutków. To jest bardzo budujące. To jest faktyczne. A czy jest budujące, czy nie, to już jakby nasza sprawa. Ewangelia ma opisywać, co było, a nie być narracją, która ma wywołać jakieś skutki. Tak zresztą nie ja kończę na Ewangelię. To, co widzieliśmy, napisaliśmy, abyście mogli uwierzyć, zobaczcie tym. No, to jak było, zraziliśmy, uciekliśmy. No, w sumie wszyscy tak na Piotra, a Piotr przynajmniej na Boże, nie? Właśnie, to tak jeszcze do powiedzenia. Godzina jest dosyć słuszna, więc część oficjalną uznajmy za zakończoną. Jak ktoś chce dalej rozmawiać, na dole jest kawa, herbata, ciastka, można siedzieć do oporu, dyskutować na dowolne tematy, niekoniecznie związane z tematem sesji. Jutro 8.30 zaczyna się śniadanie. Nie budzimy, więc proszę nastawić sobie własne budziki.